kiedy za oknem plucha i nie ma lata i nie można nigdzie latać. Trzeba szukać miejsc wokół komina, takich, które będą ciekawe i przeniosą nas w inne partie świata. Dlatego dzisiaj całkowicie na spontanie... O, wąż! Nie jeden, dwa. Całkowicie na spontanie zabieramy was do parku, który jest dżunglą. Ale nie tylko dżunglą, bo jest to park orchidei. Tu są wszędzie storczyki. W życiu nie widziałem tylu różnych przepięknych storczyków jak tutaj. Otaczają nas z każdej strony, a oprócz tego inne rośliny typowo znane nam z dżungli. Jest mega, jest świetnie. Naprawdę nie spodziewałem się tego, jak to będzie wyglądać, bo oprócz tego, że mamy rośliny, to mamy też zwierzątka. Jest rewelacja, jest tutaj kolorowo, przepięknie. Tylu storczyków to ja jeszcze w życiu w jednym miejscu nie widziałem, ale patrzcie na to. Jaka ogromna monstera. Ja wam kiedyś pokażę, jak wygląda moja w domu. Uwielbiam tego kwiata. Szczególnie za czasów komunistycznych, jak człowiek był mały. One były wszędzie, prawda? Porastały w szkołach, w urzędach, na pocztach. Ale ten jest olbrzymi. Spójrzcie na to. Usiądź na tronie, królu. Złoty. Czy złoty, to nie wiem, ale królem możesz być dzisiaj. Z takim widokiem? Czemu nie? Skorzystam. W tej chwili możecie naszymi oczami zobaczyć, jak tu jest przepięknie. Wiem. Fajniej byłoby to oglądać na żywo i być w prawdziwej dżungli. Ale w tym roku mamy taką pogodę, jaką mamy. Możliwości wyjazdów są, jakie są, czyli ich nie ma. Także korzystamy z tego, co możemy mieć na miejscu. Jest świetnie. Nie wiem, jak to jest duże, ale jest ok. Jest sporo. Pokaż mapę. My dopiero zaczynamy, jesteśmy tutaj. Jeszcze kawał terenu przed nami. No, warto tu przyjechać. Bilety nie są drogie, nie jest daleko, zależy też dla kogo. Jeżeli chcecie z Polski przylecieć do Holandii i zwiedzić trochę, to jednak kilka punktów jest wartych uwagi. Pomimo to, że reszta jest nudna i taka sama, to w takie miejsca jak te, gdzie ktoś się postarał, żeby coś stworzyć, klasa.
Aga mówi, że odwalam cebulę, bo przy takiej ilości roślin muszę ukraść szczepki. No nie, nie byłbym sobą, gdybym nie rwał. Szczepki, które ostatnio przywieźliśmy z wyjazdów, część się przyjęła, okej, część nie. Jedna to z Sycylii rośnie już prawie rok czasu i w sumie nie rośnie, wegetuje, ale ładny hibiskus. Patrzcie. Będę ja na tle hibiskusa. Hibiskus na tle mnie. Ja na tle hibiskusa. Nie no, rwę szczepki. Ja pięknie patrzę, rwę szczepki. Teraz chodzę i się rozglądam. Pomimo to, że trzeba oglądać to, co jest dookoła nas. Ale tu jest... Tu są tak różne te storczyki. Nawet nie zakliknięte, zobacz. To jest storczyk to. To. Ale nie ma jak wyrwać. Patrzcie, jak to rośnie. To nie ma doniczki. Taki storczyk ma tylko taki koszyczek. Wszystkie korzenie sobie z niego biją w dół. To jest piękne. A przy okazji tego weekendowego wyjazdu testujemy nową kamerę. Także chciałbym, żebyście powiedzieli nam, jak to wygląda. Czy warto było inwestować kasę, czy wracamy do starej kamery. Ślicznie wyglądają. No ktoś się postarał i trzeba przyznać, że zainwestował kupę kasy, żeby stworzyć to miejsce. I żeby nie było. Nie niszczę go zrywając szczepki. Naprawdę zrywam szczepki. Czyli małą jakąś tam sadzoneczkę, która gdzieś z boku się zasiała. Z korzeniem. Czasami z korzonkiem, czasami bez się. No zależy, jak się uda. Ale teraz mam przypał, żeby to rwać. Jest duszno jak w prawdziwej dżungli i ciepło. Pewnie utrzymanie tego miejsca kosztuje sporo, a samo stworzenie go jeszcze więcej. Co przyciąga tutaj tłumy turystów, pomimo ograniczeń, jakie są na dzień dzisiejszy. Jednak zjechało się sporo ludzi. Zresztą słyszycie, że jest bar. Niby wybierało się godzinę, na którą trzeba przyjechać, a mam włosy. I to jest w ogóle niesamowite, że te storczyki tak sobie żyją. Bez ziemi, bez niczego i tylko wystarczy im taki plasticzek, żeby tam usadzić korzenie. No. Co takiego storczyka? Tutaj też można je kupić, mają duży sklep. Wcale nie są takie drogie, ale te są piękne. Widzieliście już ryby, widzieliście już żółwie, małpy tam biegają nad głowami. Małe, bo małe, ale są. I jest przepięknie. Będzie ci się chciało pić. Możesz mieć sobie taką roślinkę. Nalać do niej wody. Nalewasz wody i pijesz. Taki triczek. Ja myślałem, że to jest sztuczna wagina. Dla samotnych mężczyzn. I z takim dzióbkiem do ust. Może niekoniecznie do ust.
żadna babcia by zazdrościła takiej pelargonii. No, nie na balkonie, mama by się też miała z takiej pelargonii. I ciebie też. U mnie tak samo, o. Mamy lubią pelargonie. A tak się hoduje te storczyki, które widzieliśmy wcześniej, na korzonkach. Przyczepione są trucikami, zanim przyrosną. A tutaj mamy wiszące. Ja to wygląda, że to jest cała rozmnażalnia. Tu się je mnoży, hoduje. No pomysł trzeba przyznać ciekawy. Jeżeli była firma, która zajmowała się hodowlą storczyków, zrobili taką wystawę, można powiedzieć. Przenieśli nas trochę w inny region świata. A przy okazji można kupić tutaj też część roślin i aż się boję wchodzić do sklepu. Pewnie o tym nie wiecie, ale ja mam dzika na punkcie roślin. Kiedy i gdzie nie pojedziemy, zawsze to przywożę. Nie tylko, że na cebulę, jak tutaj, prawda, uszczknę, ale też sklep, w którym mogę kupić rośliny, jest dla mnie czymś magicznym. Ale też idzie na cebulę, no nie? Tanioszka musi być. Tanioszka. Nie można przepłacać. Zwłaszcza w Polandii, gdzie te rośliny są no, niestety pędzone chemicznie i one rosną, rosną, rosną. Przywieziecie je do domu, postawicie na tydzień i lubią sobie przestać rosnąć. Także nie ma co szaleć z cenami. O, teraz dostaliśmy do jakiegoś placu zabaw. To są Indiańcy. Chciałem, że wszystkie wigilenia. Jest ciekawy, jest. Z dziećmi można przyjść. Są atrakcje dla dzieci specjalne, jakieś szukania skarbów, inne pierdoły. Także no, dla dorosłych też jest frajda. No chyba, że ktoś nie lubi roślin, ktoś woli betony, oglądać betony, miasto lub nachlać się, no to... Oho! I tym różowym akcentem będziemy się z wami żegnać. Bateria nam pada, a wycieczka też nie jest zbyt długa. Na pewno polecamy takie miejsca i wspieranie osób, które coś takie otworzą, żebyśmy mogli poczuć ten klimat różnych części świata, szczególnie tutaj. Także my idziemy na kawę. Wy róbcie co chcecie, my idziemy na kawkę, zjeść coś, na zakupy do sklepu i trzymajcie się. Po kwiatki. Po kwiatki, no. Ciao. Mam nadzieję, że na koniec wizyty nie każą wyciągać wszystkiego z torebek, toreb i z kieszeni, bo moja nerka jest już naprawdę pełna i zacznę upływać. Ale powinny się śmieć. Te żarta? Pełna. A, to mówisz o tych dwóch pomogach jeszcze. Ja mówię o tej, którą napełniam w tej chwili.